Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez Un jour l'égalité, avec le Forum Génération Égalité. To był 14 marca 2016 roku. W Polsce aborcja jest dozwolona wyłącznie w przypadku wad letalnych płodu lub gdy ciąża wynika z gwałtu. Tego dnia skrajnie prawicowa organizacja zaprezentowała projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji z karą do 5 lat pozbawienia wolności. Proponowane zmiany nie mieściły mi się w głowie. Dlatego zwróciłam się do kobiet w Polsce. I po raz pierwszy w historii Polski ponad 250 tysięcy kobiet wyszło na ulicę. Musiałyśmy powstrzymać prace legislacyjne nad tym projektem. Podczas protestów wiele z nas stało się ofiarami represji, aktów przemocy ze strony policji. Ale nie poddałyśmy się, a nasza walka przyniosła oczekiwany efekt. Kilka tygodni później projekt zakazu aborcji został odrzucony przez parlament. Dzisiaj wiemy, że wspólnie możemy wszystko. I nadal walczymy, by pewnego dnia kobiety w Polsce uzyskały prawo do decydowania o własnym ciele. Avec le Forum Génération Égalité.